Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na kolejnej konferencji Nowoczesnej. Dzisiaj konferencja jest niezwykła, bo gość niezwykły. Gościmy pana prezydenta Nowej Soli, pana Wadima Tyszkiewicza. Pozostali goście też są absolutnie nietuzinkowi. Chcemy stawiać na nowoczesną gospodarkę, która jest motorem napędowym wszystkich pozostałych dziedzin naszego życia, bo jeżeli będzie silna gospodarka, to wtedy mamy pieniądze i na kulturę, i na sport, i na służbę zdrowia, i na inne ważne rzeczy. To nieprawda, że Polska zaczyna się od Poznania, tak? Silna Polska gospodarcza. Silna Polska musi się zaczynać od Szczecina, od Zielonej Góry, od Gorzowa, bo ten nasz rozwój gospodarczy to jest dla nas podstawa wszelkiego rozwoju. Potencjał, jakim dysponuje Szczecin, tak? Położenie geograficzne, tereny inwestycyjne, których wydaje mi się, przynajmniej jak przejeżdżam, jest naprawdę dużo. Kapitał ludzki, bo dzisiaj przy pozyskiwaniu inwestorów, to proszę mi wierzyć, już teraz nieuzbrojona strefa, nie droga, nie woda i nie kanalizacja decyduje o tym, czy inwestor ulokuje tu swoją fabrykę, tylko kapitał ludzki. To jest podstawa. Tak jak pan prezydent przed chwilą wspomniał, Szczecin jest bardzo blisko Niemiec. Ale to tylko jest hasło, to jest tylko pierwsze słowo. Często zapomina się, że te Niemcy, które są blisko Szczecina, to są Niemcy najbiedniejsze, najsłabsze gospodarczo w całych Niemczech. To są landy wschodnie, które się wyludniają, są absolutnie nieinteresujące gospodarczo. Oczywiście stamtąd nie popłynie współpraca. To raczej te regiony zainteresowane są inwestycjami polskimi czy ze strony Szczecina. Ja trochę na przykładzie swojego miasta, niedużego, bo jestem dziesięciokrotnie mniejszy od Szczecina, jedno z mniejszych miast prezydenckich w Polsce. Ja inwestorów pozyskuję, dla mnie każdy inwestor jest cenny. Ja mówię o potencjale, jakim dysponuje Szczecin. Tak? To nie muszą inwestorzy niemieccy lokować tu fabryk. Tu powinni lokować fabryki Amerykanie, Skandynawowie, Francuzi, Anglicy. Ja w moim niedużym mieście, proszę Państwa, żeby trochę może sprowokować władze Szczecina do dyskusji na ten temat, tylko w tym roku rozpocznę budowę 6 nowych fabryk. 6. W lutym tego roku zorganizowałem dużą konferencję dotyczącą inwestowania w Polsce, na której byli ambasadorowie, byli też przedstawiciele wielu dużych firm, które chcą zainwestować w Polsce. I okazało się, że przedstawicieli zachodniopomorskiego czy Szczecina w ogóle tam nie było. We wrześniu tego roku organizuję także konferencję dotyczącą inwestowania w energię, w źródła energii odnawialnej i później w październiku będę sprowadzał przedsiębiorców tutaj do Polski, żeby zobaczyli Brytyjczycy, gdzie można zainwestować. To pokazuje tylko, że możliwości są, można to wszystko wykorzystać. Nie ma inwestycji właśnie w nowe technologie, a przecież w Wielkiej Brytanii jest firmy poszukują wielu inżynierów. Dlaczego nie zachęcić ich do otworzenia centrów inwestycyjnych, centrum badawczych tutaj w Zachodniopomorskim? Potrzeba dobrego pomysłu, dobrego planu i promowania właśnie Szczecina. Powiem Państwu ciekawostkę, wiele lat temu Odrą płynęły ładunki. Dzisiaj Odra jest absolutnie nieżeglowną rzeką, mimo że mamy w Szczecinie armatora polskiego, który kontroluje nie tylko polską flotę rzeczną, ale również w landach wschodnich. Mamy ogromny potencjał, w Szczecinie rozwija się bardzo mocno gospodarka morska. Mamy, proszę Państwa, wszyscy praktycznie armatorzy polscy są skupieni w naszym mieście. Także mamy do tego bardzo fajne, poza tym jest sprawa taka, że port w Szczecinie ma w tej chwili właściwie w swoim zasięgu około 500 hektarów wolnego terenu. I właściwie zadamy sobie pytanie, dlaczego nie można tego wykorzystać. Mamy ogromny ciąg ładunkowy, który jest pomiędzy Skandynawią a południem Europy, który powinien przechodzić przez zachodnią Polskę i powinien przechodzić przez Czechy, Słowacja, Austria, Szwajcarię, Włochy. Problem polega na tym, że my nie mamy żadnej infrastruktury transportowej. Ani nie są ukończone i gotowe szlaki komunikacji kolejowej, ani mamy dokończonej S3, ani nie mamy, proszę Państwa, żeglownej Odry. W związku z tym, nie mając praktycznie żadnego wykończonego szlaku transportowego, nie jesteśmy w stanie przyjąć tych ładunków i wszystkie ładunki omijają port w Szczecinie, mówię o ładunkach tranzytowych, i idą przez porty niemieckie, między innymi Hamburg czy Bremen. To jest straszna rzecz, albowiem w normalnej takiej sytuacji, jak jest port w Szczecinie, 80% ładunków portu powinno być ładunkami tranzytowymi, gdzie u nas stanowi mały ułamek. Wszyscy ci, którzy są odpowiedzialni za utrzymanie właśnie toru wodnego, mieli zagwarantowane środki w cyklu wieloletnim. Czego nie ma i co jest największym w tej chwili problemem?